va sărdeșne. Na mai în zică to boa noite. Boa noite, to mai znaște zi zică portugalskego. Dobre večer. Vitam va sărdeșne viminio pana Iezusa Hristusa. Ne dugo bende kava, bende rebata, bende zupka, bende hleba. Ale teraz, najvažniši stegušiskego. Troška evangelia. Dobra novina. Słowo od Boga dla każdego człowieka. Czytam jeden werset, a potem sercem będę tu mówić, abyś każdego z was mógł być dotknięty. Dotknięty poprzez Ducha Świętego. I oto moja modlitwa. Jest i będzie, abyś wasz Duch Święty jako Boga potężny przekonał każdego z nas od grzechu, od sądu i od sprawiedliwości. Mateusza, rozdział pierwszy, wersety 21 jest napisane takie słowo na temacie narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. A urodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus, a obowiem On izbawi lud swój od grzechu Jego. Jeszcze raz. A narodzi Syna i nadasz Mu imię Jezus. A On, Jezus, uwalnia ludzi od grzechu. I dziś przez Bożą łaskę, Boże miłosierdzie, bo Bóg nas kocha, tu stoimy i wam mówimy, że dziś Bóg daj Tobie i mnie nam okazja, abyś być wolny od grzechu. Bo jeśli człowiek pozostaje niewolnika grzechu, to dalsze ciągu poprzez grzech szatan ma panowania w życiu tego człowieka. Ale oto właśnie chodzi dobra nowina Ewangelia, że Pan Jezus Chrystus przyszedł, abyś umierł na krzyżu, abyś dać Tobie i mnie prawo i stać się dziećmi Bożymi i stać ludźmi z przebaczenia grzechu, ludzi, którzy mają przebaczenia od grzechu. Bóg daj szansę dla Ciebie, dla mnie dzisiaj i skończyć życia, który panuje szatan. Być może wiele z was, którzy tu słyszycie, nie chcecie żyć życie, które żyjecie dzisiaj. Ale nie macie możliwości, nie macie siły, nie rozumiecie i nie umiecie wychodzić z tego życia. I oto właśnie tu stoimy i mówimy. Jeśli będziesz przychodził do Pana Jezusa Chrystusa z całego serca, jeśli będziesz przychodził do Jezusa Chrystusa i będziesz wyznawał grzechu Jemu, jeśli będziesz przyjmował Jezusa Chrystusa do Twojego serca, jak swego Pana i Zbawiciela, to dziś będzie kropka dla grzechu na Twojego życia. Od dzisiaj Ty będzie nowe stworzenie w Chrystusie. Od dzisiaj już nie będzie panował grzech. Ale od dzisiaj będziesz panował Duch Święty w Tobie. Jeśli będziesz pokutował i przyjmował Jezusa Chrystusa, od dzisiaj nie tylko, że będziesz dzieckiem Bożym, ale też według Pisma Święty Ty będziesz świętynia Ducha Świętego. Widzicie, to jest sens Ewangelia. Że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zdać dla Ciebie szansę, aby zdać dla Ciebie możliwości, że Ty nie musisz już cierpieć z powodu grzechu, że Ty nie musisz już cierpieć z powodu szatana, że Ty nie musisz już cierpieć z powodu różnych nałogów, że Ty nie musisz już cierpieć z powodu różnych niedostatek z powodu grzechu. Ale od dzisiaj Ty możesz stać nowe stworzenia. To masz znaczy dzieckiem Bożym, pełni Ducha Świętego, nowe życie, wolny od pazurów diabelskich, wolny od grzechu. Możesz być szczęśliwym człowiekiem, ale niestety, albo niestety, jest konieczny pokutowany z grzechu. Jest konieczny przyjmowany Jezusa Chrystusa, bo w Pismo Święte raz kolejny jest napisane, że tylko w imieniu Jezus, to ma znaczy, że tylko w Jezusie Chrystusie człowiek może przyjmować przebaczenie grzechu. Że tylko poprzez Jezus Chrystus człowiek może po prostu przyjmować życia wieczne. Oto wasza dobra nowina. Że wystarczy spokutować, wystarczy przyjmować Jezusa Chrystusa z miłością, z ciery i będziesz nowe stworzenie.
Ja już oddał mikrofon, abyś dalszy ciąg uwielbiać Pana Boga. Ale robię taki apel. Nie wstydź się, nie bój się, bądź waleczny. I chcemy modlić się o Ciebie. I chcemy modlić się razem z Tobą, o Ciebie. Jeśli Ty chcesz pokutować, jeśli chcesz przyjmować modlitwę, błogosławieństwo od Boga, zapraszam tutaj do mnie, kiedy oddał mikrofony. I razem z Tobą będziemy modlić się. I według Pismo Święta gwarantuję Tobie, że będzie inaczej z Tobą od teraz, jeśli Ty będziesz tego zrobił. Jeśli prokutujesz, jeśli przyjmujesz Jezusa Chrystusa, według Pismo Święta gwarantuję, że będzie nowe stworzenie, będziesz błogosławionym człowiekiem. To teraz oddam mikrofony i zapraszam Cię do modlitwa. Zapraszam Cię do modlitwa. Niedługo będziemy słuchać też takie osoby, które przychodzi z Brazylii i będę jego tłumaczyć. To będziemy mieć okazję dalszy ciąg słuchać Ewangelia, ale zapraszam Cię do modlitwy, jeżeli chcesz. Nie bój się i nie wstydź. Niech Bóg Cię błogosławi w imieniu Jezusa. Amen.